Spero che la pace del Signore sia entrata nei vostri cuori di tutti voi. O, mam nadzieję, że pokój Boży wszedł do serc was wszystkich. Siamo nel mese di maggio. Przeżywamy miesiąc maja. Siamo nel mese di Maria. Przeżywamy miesiąc Maryjny. Provate a pensare, Maria. Próbujcie myśleć o Matce Bożej. Tutti i giorni accanto a noi. Każdego dnia jest przy nas. Maria tu per tu. Możemy być z Matką Bożą sam na sam. Maria è madre nostra. Maria jest naszą Matką. E di tutti noi. I wszystkich nas. Maria non ci abbandona mai. Matka Boża nigdy nas nie opuszcza, nigdy nas nie porzuca. Maria è mediatrice. I Matka Boża jest osobą dobrze czyniącą. Io vi invito 10 minuti al giorno di preghiera a tu per tu con Maria. Ja was zapraszam, abyście codziennie przez 10 minut przebywali sam na sam z Maryją. È importante la preghiera. To jest bardzo ważna modlitwa. È importante l'incontro con Maria. Jest bardzo ważne spotkanie z Maryją. La rispettiamo anche noi, Maria. Czy my również mamy szacunek do Maryi? Preghiamo la Madonna 10 minuti al giorno. Czy przynajmniej te 10 minut dziennie modlimy się do niej? La preghiamo. Czy modlimy się? Tak. Tak. Kto się modli, odpowiada. Tak. Jak ktoś się nie modli, to niech siedzi cicho. Ale to kij. Non dobbiamo dire sì per farci felici noi. Nie możecie odpowiadać tak, żeby nas uszczęśliwić. È la nostra responsabilità. Bo to jest nasza odpowiedzialność. La preghiera non deve essere per noi. Modlitwa nie ma być dla nas. Ma la preghiera deve essere donata. Ale modlitwa ma być ofiarowana. Per gli ammalati. Za chory. Per i bambini. Za dzieci. Per coloro che si trovano nelle rianimazioni. Za tych, którzy są na salach reanimacyjnych. Per gli anziani. Za starszych. Perché fanno parte della nostra vita. Ponieważ ci wszyscy są częścią naszego życia. È un nostro diritto dovere di pregare. To jest nasz obowiązek i prawo, abyśmy się modlili. Non dobbiamo dire sempre Signore me, 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 me. Nie możemy powtarzać tylko Panie daj mi, daj mi, daj mi, mi, mi. Signore io ti offro la mia preghiera tutti i giorni. Panie, ci oddaję, ofiaruję ci moją modlitwę każdego dnia. Ti prego, intercedi per la mia famiglia. I proszę cię, ty zadziałaj w mojej rodzinie. Ti prego per mio figlio. Proszę cię za mojego dziecko, za mojego syna, za moją córkę. La preghiera per noi deve essere pane vivo tutti i giorni. Modlitwa dla nas musi być chlebem każdego dnia. Anche se nella vita siamo provati duramente. Nawet jeżeli w życiu jesteśmy próbowani bardzo ciężko. Anche se dentro le famiglie non, dalle volte non abbiamo il rispetto. Nawet jeżeli w rodzinach się nie szanujemy, nie mamy posłuchu. Dio vuole rispetto. Bóg pragnie szacunku i respektu. Dio vuole l'amore. Bóg pragnie miłości. Dio vuole il perdono. Bóg pragnie przebaczenia. E in questo mese la Madonna ci fa le grazie. I w tym miesiącu Matka Boża obdarza nas łaskami. Ce li fa a tutti. I daje nam je wszystkim. Perché Maria è mediatrice. Ponieważ ona jest osobą, która współdziała, która wysłuchuje łaski, wyprasza łaski. Lei è la madre di Dio. Ona jest Matką Bożą, ona jest pośredniczką. Non potrebbe mai dire di no. I nigdy by nie odpowiedziała nie. Anzi, a przeciwnie, noi siamo duri verso di loro. To my jesteśmy twardzi względem Boga. Noi ci chiudiamo il cuore verso di loro. To my zamykamy serce na Boże sprawy. Ma il Signore ci chiama l'appello. Ale Bóg nas wzywa, wstajemy jakby do apelu. Sei giorni lavorativi e un giorno per far festa con me. Masz 6 dni do pracy, a 1 dzień, abyś się radował ze mną. Quando tu hai bisogno di me, lascia, siediti e fammi entrare nel tuo cuore. Kiedy ty mnie potrzebujesz, zostaw wszystko, usiądź i pozwól, abym wszedł w twoje serce. Io ti restaurerò. Ja cię odnowię.
Io ti metterò a posto. Ja cię ustawię tak, jak ma być. Chiamami. Wezwij mnie. E fammi entrare in te. I pozwól mi wejść do ciebie. Il Signore mi chiede nulla. Bóg niczego nie chce, nie wzywa nas, nie prosi nas o nic. Il Signore ci osserva. On nas obserwuje, patrzy na nas. Il Signore ci guarda. Patrzy na nas. Ci guarda nell'intimo di ognuno di noi. Patrzy na nasze jestestwo, na naszą głębię, każdego z nas. Non ci ha mai giudicato. I nigdy nas nie osądza. Non ci ha mai portato un dito uno contro l'altro. Nigdy nie wyciągnął palca przeciwko nam. Lui è andato a finire sulla croce per tutti noi. On skończył na krzyżu dla nas wszystkich. E noi siamo quelle persone quando ci conviene sì e quando ci conviene no. A my jesteśmy tymi osobami, kiedy nam jest dobrze mówić tak albo nie. È l'unica persona che non ci giudica mai. Bóg jest jedyną osobą, która nas nigdy nie osądza. Non ci ha mai urlato. Nigdy nas nie krzyczał, wrzeszczał. Non ci ha mai offeso. Nigdy nas nie obraził. Ma noi sì. Ale my tak. Non ci offendiamo. My się obrażamy. My się... Ci puntiamo un dito. My sobie robimy wymówki. Non vediamo l'ora che il momento opportuno ti accoltelliamo alle spalle. Nie widzimy, szukamy, czekamy na ten moment, żeby komuś wytknąć zło. A quello che successo a lui. A to, co się jemu wydarzyło? Ricordate. Pamiętajcie. Noi siamo figli di Dio. My jesteśmy dziećmi Bożymi. E lo dobbiamo trasmettere con amore. I to my miłość Bożą, to, że jesteśmy dziećmi Bożymi, musimy przekazywać z miłością. E nelle famiglie dobbiamo parlare. I w rodzinach musimy rozmawiać. Dobbiamo dialogare. Musimy rozmawiać. No, ognuno per i fatti suoi. A nie każdy, żeby się zamknął ze swoimi sprawami. Dobbiamo discutere. Musimy dyskutować. Dalle volte commentare anche il Santo Vangelo. I bardzo często również komentować Świętą Biblię. È importante. To jest bardzo ważne. È importante che la famiglia si perdoni. To jest bardzo ważne, aby rodzina sobie przebaczała sztuki. Tutte le famiglie. Wszystkie rodziny. Lo fate. Czy wy we wszystkich rodzinach to robicie, przebaczacie sobie, tworzycie pokój? Lo fate. Lo dovete fare. Musicie to czynić. Non dovete avere vergogna. Nie możecie się wstydzić. Przebaczać. La famiglia è amore. Ponieważ rodzina to jest miłość. Secondo voi è bello vivere così? Czy według was jest dobrze tak żyć, takim nosem opuszczonym, gębą smutną? Rispondete. No odpowiedzcie, dobrze jest tak czy nie? Io sono per voi. No. Allora è bello parlare. Więc wychodzi z tego, że dobrze jest, jak się rozmawia. È bello discutere. Jest pięknie, jak się dyskutuje. Perché bambini devono crescere. Ponieważ dzieci muszą wzrastać, muszą się uczyć. Non devono sentire sempre gli urla. Dzieci nie mogą ciągle słuchać kłótni starszych. Ma devono sentire l'amore della famiglia. Ale muszą czuć miłość w rodzinie. La trasmissione. I przekazywać to, przekazywanie tej miłości. Perché tutto quello che voi fate. Ponieważ to wszystko, co wy robicie, i ragazzi guardano, dzieci na to patrzą. E nel loro cuore mettono tante cose belle. I do swego serca wkładają bardzo dużo rzeczy dobrych. Non devono mettere litigi. Ale nie muszą nosić w tym swoim sercu kłótni waszych. Non devono guardare sempre il pavimento. Nie muszą mieć ciągle spuszczonej głowy i patrzeć na podłogę. No. Nie. Ci dobbiamo guardare negli occhi. My musimy patrzeć sobie w oczy. E prima che il sole tramonti. I zanim słońce zajdzie. Facciamo la pace. Pojednać się. Facciamo la pace. Pojednać się. È importante la pace. To jest, pokój jest bardzo ważne. Anche se bambini guardano, non importa. Jeżeli dzieci patrzą, to nie jest ważne. Testimoni di famiglia. Oni patrzą na świadków rodziny. La testimonianza la dovete dare tutti. Wy musicie świadczyć w domu wszyscy. E se potete far del bene, fatelo. Jeżeli możecie czynić dobro, róbcie to. Non aspettate che qualcuno venga e vi dica.
prędzej. I nie czekajcie, aby ktoś przyszedł i wam za to dobro dziękował, ale róbcie to. Fale basta. Róbcie i wystarczy. Sarete ripagati sempre della grazia e dell'amore di Dio. A ciągle będziecie odpłacani łaską Boga. È importante. Jest ważne. È importante la preghiera, io vi invito. Jest ważne, aby się modlić. Io non conosco tutti i vostri nomi. Ja nie znam wszystkich waszych imion. Ma è come un mazzo di fiori che li pongo davanti a Dio ogni giorno. Ale jako bukiet kwiatów składam go każdego dnia przed Bogiem. E pregherò per tutti voi. Będę się modlił za was wszystkich. Per gli ammalati. Za chorych. Per tutti coloro che noi non conosciamo. Za tych wszystkich, których nie znamy. Per tutti coloro che sono nelle case. Za tych wszystkich, którzy są w domu. Per tutti coloro che sono lontani dalla fede. Za tych wszystkich, którzy są daleko od Boga. Ma ricordatevi una cosa. Ale pamiętajcie o jednej rzeczy. Dalle volte sento i giovani, i ragazzi. Bardzo często słucham, słyszę młodych. Che dopo la cresima dicono, a me non mi interessa niente. Że po bierzmowaniu mówią, a mnie to już to wszystko nic nie obchodzi. Per noi è come una ferita nel cuore. Dla nas to jest jak strzał, jak rana w sercu. Però c'è questo da dire. Ale jest do powiedzenia to. Dentro la chiesa ci sono tutti i sacramenti. Że w kościele są wszystkie sakramenty. Battesimo. Chrzest. Comunione. Komunia. Poi, ditemelo voi. Potem, co jest następne, powiedzcie. Chrzest. Poi. Potem. Co? Brawi. Dobrze. Matrimonio. Małżeństwo. Brawi. E il Signore unisce il matrimonio tramite il pastore. I Bóg łączy małżonków poprzez kapłana. Che cosa dite? Co wtedy mówicie? Che nel bene e nel male finché morte non ci separi. W złu i w dobrze, dopóki nas śmierć nie rozdzieli. È vero? Tak, to prawda? No małżonków odpowiadać, bo... Ale będę tylko... Lo dite? Mówicie tak? Bravo. E quando dovete dire che ti voglio bene, la stessa identica cosa, che Dio è sempre presente. I kiedy masz powiedzieć swojemu małżonkowi, że go kochasz, to jest to samo, co się działo tu przed ołtarzem. Bóg jest cały czas obecny. Il perdono è sempre. Przebaczenie jest zawsze. Non perché non lo volete più dire. Lo dovete dire. Nie to, że nie chcecie tego mówić. Musicie, powinniście to mówić, że się kochacie. Facciamo la pace. Również, że chcecie się pojednać. Ti voglio bene. Kocham cię. Siamo arrivati al matrimonio. W wyliczeniu sakramentów doszliśmy do małżeństwa. E poi qual è l'altro? Następne. Una persona si può sempre allontanare dalla Santa Madre Chiesa. Se ne può andare lontano. Każda osoba może się oddalić od świętego kościoła. Może odejść, ale... Può dire sono un ateo, non mi interessa. Może powiedzieć, jestem ateista, nie interesuje mnie to. Ma nessuno gli può dire nulla. Ale nikt mu nic nie może powiedzieć. Ma quel giorno della presentazione davanti a Dio, qui dobbiamo venire tutti. Ale w tym dniu, przed stanięciem przed Bogiem, pierw musimy przyjść tutaj. Perché questa è la casa di Dio. Ponieważ to jest dom Boga. È la casa della nascita e la casa della departita. Jest to miejsce narodzenia przez chrzest i miejsce dalszej drogi przez śmierć. Vuoi o non vuoi, qui dobbiamo arrivare tutti, dobbiamo tornare tutti. Czy chcesz, czy nie chcesz, tutaj wszyscy skończymy. E ci dobbiamo perdonare sempre. I musimy sobie zawsze wybaczać. Dalle volte lo sapete perché ci sentiamo così pressati. Wiecie, stretti. Wiecie dlaczego bardzo często czujemy się tak zgnieceni, zmiażdżeni? Lo volete sapere? Chcecie wiedzieć to?
Perché non mi è andata a confessare. Ponieważ nie poszedłem do spowiedzi. Allora si accumula la rabbia. Więc złość się kumuluje w tobie. L'attenzione. I to wszystko zło. Io non devo aspettare una volta, due volte all'anno. Nie mogę oczekiwać, żeby iść do spowiedzi raz czy dwa razy w roku. Se io ho bisogno adesso, ci vado, vado. Jeżeli ja potrzebuję teraz spowiedzi, idę. Vado a parlare con il pastore. Idę rozmawiać z kapłanem. Fammi capire. Żeby mi pomógł zrozumieć. Ascoltami. Żeby mnie wysłuchał. E lui tramite Dio. A on, a przez niego Bóg, vi dà la soluzione e vi ascolta. Daje wam rozgrzeszenie i was słucha. Perché quando dovete andare a casa, dovete essere sereni, tranquilli. Ponieważ kiedy macie iść do domu, wracać do domu, macie być radośni, spokojni, szczęśliwi, pieni di gioia, pełni radości, d'amore, miłości, non arrabbiati, a nie śpi, non che dovete urlare, nie ten, żebyście krzyczeli, ma gioia, się kłócili, ale radość. È quello che Dio vuole. I to jest to, czego Bóg chce. Dio non vuole le fronzole, vuole le cose più essenziali, la cosa semplice. Bóg pragnie rzeczy proste. Io vi voglio mettere quella luce accesa davanti all'altare nel vostro cuore. Ja chciałbym, aby to światło, które się świeci na ołtarzu, było w waszych sercach zapalone. Che quando andate a casa dovete avere la sopportazione. Kiedy wrócicie do domu, żebyście mieli wytrzymałość. La sopportazione, ci dobbiamo sopportare. Wytrzymałość po to, bo musimy się znosić nawzajem. E intanto ci dobbiamo perdonare. I dlatego musimy sobie przebaczyć. Ma prima che il sole tramonti, cosa dobbiamo dire? Ale zanim słońce zajdzie, co mamy powiedzieć? Ditemelo. Powiedzcie mi. Ditemelo. Bravo. E lo dovete dire. Ti voglio bene. Nie przepraszam, ale kocham cię. Che è diverso. A to jest troszkę różne. Non cambiate le parole. Nie zmieniajcie słów. Znaczenie. Non cambiate le parole. Nie zmieniajcie. Meno male che c'ho lei. Dobrze, że mam ją. Eppure il Signore ha voluto questo. I również Pan tego pragnie. Ricordate. Pamiętajcie. Ricordatevi di tutti. Pamiętajcie wszyscy. Di tutti gli ammalati. Wszyscy chorzy. Malati qui presenti. Chorzy tutaj obecni. E malati non presenti. I ci, którzy tutaj nie mogli przyjść, nie obecni. Non ci costa niente. Nie kosztuje nas nic. 10 minuty per voi są tanto, są wolni. 10 minut modlitwy to dużo czy mało? E li mettiamo insieme ai miei e dobbiamo pregare tutti insieme. Dlatego złączymy te 10 minut wasze z moimi i wszyscy mamy się modlić. È importante avere a tu per tu con Maria. Maria, bo to jest bardzo ważne, aby pozostać, mieć ten moment czasu, aby być sam na sam z Matką Bożą. Donatela la preghiera, donatela. Ofiarujcie modlitwę, dawajcie modlitwę. Perché il Signore ci guarda. Ponieważ Pan na nas patrzy, obserwuje nas e ci ascolta. I słucha nas. E ci accontenta tutti. I wszystkich nam sprawia, żebyśmy byli zadowoleni. Pamiętajcie. L'uomo senza Dio, che cos'è? Pamiętajcie, człowiek bez Boga, kim jest? Che cos'è? Kim jest człowiek bez Boga? Nie, no. Ma l'uomo con Dio? Ale człowiek z Bogiem? È pieno di amore. Jest pełny miłości. È quello che dovete essere voi. I to jest to, kim wy macie być. Senza paura. Bez strachu, bez bojaźni. Attenti e pieno di coraggio. E pełni odwagi i uwagi. E dobbiamo essere tutti l'utile e dilettevole. Musimy być wszyscy pożyteczni. Che il Signore vi benedica tutti voi.
Proszę, aby Was Pan wszystkich pobłogosławił. Protegga tutte le famiglie, vicine e lontane. I aby ochraniał wszystkie rodziny, bliskie i dalekie. È importante la unione con Dio, ricordate. Pamiętajcie, że jest bardzo ważne zjednoczenie z Bogiem. Ricordatevi questo mese. Pamiętajcie szczególnie w tym miesiącu. È il mese di Maria. W tym miesiącu Maryjnym. Ricordate. Pamiętajcie o tym. Pace e bene a tutte voi di cuore. Pokój i dobro we wszystkim Wam serca życia. Vi dia tanta serenità, tanta forza nel vostro cuore e tanto amore nelle vostre famiglie, aby i sopportazione. Aby Bóg Wam dał wiele miłości, wiele radości i wiele wytrzymałości i wznoszenia siebie nawzajem Waszym rodzinom. Che il Signore vi benedica a tutti voi. Niech Was wszystkich Bóg błogosławi. Pace e bene. Pokój i dobro wszystkim. Caro Frelia. Drogi bracia. A nome tutti i frati della nostra parrocchia. W imieniu wszystkich naszych braci ze wspólnoty tutaj z parafii i wszystkich tutaj obecnych. Widzisz, że jest ich wiele. A dzisiaj po południu Kościół jest większy i na pewno ich będzie jeszcze więcej. Pragniemy Ci podziękować szczególnie za jedną rzecz. Że dałeś się do dyspozycji, oddałeś się do dyspozycji, aby dać nam tutaj świadectwo. I pragniemy słuchać tych rzeczy, które nam powiedziałeś, o których nam mówisz, żebyśmy pamiętali. To są nasze rzeczy codzienne. Ale od tych rzeczy codziennych zależy nasza wieczność. Grazie per avercelo ricordato. Dziękujemy Ci za to, że nam to przypomniałeś. No i ti promettiamo una preghiera da parte nostra. My Ci obiecujemy modlitwę z naszej strony. I jest, prosimy Cię również o modlitwę za nas. Będziemy zjednoczeni w sercu. I w Panu, niech Cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Cię obdarza swoim światłem. Abyś Ty szedł drogami Bożymi. Dziękuję. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.